Hej, witajcie kochani, z tej strony Mister Bobru i zapraszam was do wysłuchania mojego podsumowania z okazji 2000 widzów na moim kanale. W ostatnich dniach dostaliście materiały z Team Fortress, League of Legends i The Binding of Isaac oraz odpowiedzi na wasze pytania. To jest taka forma świętowania z okazji 2000 widzów. Ostatnio taką mieliśmy z okazji 1000 widzów. I kolejna teraz będzie z okazji dopiero 5000 widzów. Wiem, że to pewnie będzie za długi, długi czas, pewnie za rok jakoś. Ale mam nadzieję, że damy radę. I ogólnie chciałbym wam powiedzieć, że to jest naprawdę wielki sukces. Ja jak zakładałem konto na YouTubie, w życiu się nie spodziewałbym, że będę miał więcej niż 1000 widzów. A to się okazało, że nawet dwa razy więcej będę miał, bo mam. Ta magiczna liczba wystarczyła wczoraj, aż 16 maja. Cholera wie kiedy. To musiało być, jakoś wieczorkiem zajrzałem i tam już było 2000 widzów. No co dużo mówić, jestem bardzo, bardzo zadowolony, dumny i w ogóle. No i cholera wie, powiem wam troszkę o moich planach, bo w sumie teraz jak już mam taką granicę, taki kamień milowy osiągnięty, no to trzeba wam powiedzieć, co w takich planach jest. Teraz mamy aktywną serię Wiedźmin 1 i Might and Magic 7, to będą wrzucane dosyć codziennie, przynajmniej jeden odcinek z każdego. Czyli na przykład jutro Wiedźmin, pojutrze Might and Magic i tak dalej. Na wakacje pewnie z Szuszurem wznowimy Resident Evil 5. Evil. Piątkę. Evil, o mój Boże. Ale mam jeszcze parę odcinków na składzie, więc jeszcze wam wrzucę. A później, że tak powiem, wznowimy nagrywanie, bo cały green skończyliśmy. W planach mam najbliższy czas Wiedźmina 2. To będzie super let's play. Trzeba tylko znaleźć czas i skończyć Wiedźmina 1. Train 2 może na wakacje zacznę z dwoma osobami jakimiś kooperację. Co oprócz tego? No, Minecraft na pewno coś będzie się pojawiało z Bobru, z Ice i tak dalej. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o moje plany najbliższe. Też planuję sporadyczne materiały z The Binding of Isaac. Diablo 3 planuję rozpocząć serię weekendową. I na tyle weekendową, że nawet w tygodniu czasami będzie się pojawiała, więc taka seria sporadyczna, ja bym to nazwał. Na weekend na pewno będziecie dostawali przynajmniej po jednym odcinku. Będzie to Ra Witch... Boże, Demon Hunterem. I komórka mi tu znowu brzydko... wibruje. No i to chyba tyle. Tak więc, takie serdeczne dziękuję z mojej strony dla was. Jest was naprawdę bardzo dużo. Myślę, że to jeszcze nie się zwiększało. Może z czasem, jak zacznę jakąś współpracę z kimś na poważnie, no to ci polecenia wpadną i tak dalej. Na razie cieszę się z tego, co mam. Naprawdę się cieszę i myślę, że teraz będzie tylko lepiej. Bo gorzej być nie może. W sensie, że widzowie mi nie zaczną spadać. Ale powiem wam tak, że... dobra, nie będę mówił, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Po prostu brnijmy tak dalej, a spotkamy się niedługo na specjalu z okazji 5000 widzów. Tak więc, dzięki. Hej.